Witajcie. Taki obrazek znacie z moich filmów kulinarnych. Boczek skwierczy na paterni. Łapie rumiany kolor. A teraz dorzucam do niego kiełbasę. I teraz razem smażymy przez kilka minut. Kiełbasa z boczkiem już pięknie się rumieni na patelni. W tym momencie dorzucam jedną obraną cebulę pokrojoną w kostkę i jeszcze chwilę podsmażam ją razem z boczkiem i kiełbasą. Kiełbasa z boczkiem i cebulą jest już gotowa. Pamiętajcie, żeby za bardzo nie zeszklić cebuli. Odstawiam teraz całą bazę do ostygnięcia. Miejsce mam przygotowane starte około 2 kg ziemniaków i 4 cebule. Do ziemniaków i cebuli dorzucamy 3 łyżki mąki, 'damy pieprz, dużo świeżo mielonego pieprzu, zaraz to wymieszam. Ten odcinek będzie moim ulubionym, będzie dużo mieszania, ale dajmy dużo świeżo mielonego pieprzu i zaraz jeszcze będziemy całość solić. Teraz sól, przemieszam. Jeszcze jedna szczypta soli. Ok, mamy to. I teraz dorzucimy wcześniej podsmażoną kiełbasę z boczkiem i cebulą. Na razie tyle. Przemieszam, żeby wszędzie równomiernie ona dotarła, równomiernie się rozłożyła. Ląduje na papierze. Teraz zbieramy wszystkie smaki. Proszę bardzo, dorzucamy. I kolejnym składnikiem będzie papryczka jalapeno, którą tak samo dodamy, pokrojona w kosteczkę. Część pokrojonej papryczki jalapeno przemieszam. Tutaj z dołu. I kolejna część papryczki jalapeno. Tutaj było około 40 g pokrojonej w kostkę papryczki jalapeno. I na koniec dorzucamy rozkłócone jajka. Mieszamy. Powstałą masę przerzucacie do foremki i wrzucacie do piekarnika ustawionego na 190 stopni. Tak prezentuje się moja wersja babki ziemniaczanej, pięknie zrumieniona od góry, gdzie nigdzie przebija się zielony jalapeno, kiełbasa, boczek. Jest naprawdę pyszna. Zachęcam do powtórzenia tego przepisu. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku kulinarnego freestylu. Trzymajcie się, cześć!